dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu w holu zakupowym. Co ja gadam, już hol zakupowy dzisiaj wam nagrałam, Boże, ja już nie wiem jak się nazywam, naprawdę. Witajcie w kolejnym vlogu, nowy miesiąc, nowy dzień, nowy tydzień, nowy rok szkolny. Dzisiaj jest 1 wrzesień, u mnie jest niedziela. A u was jest, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, chyba środa albo wtorek, nie wiem, bo przez te hole zakupowe to się wszystko mi przedłużyło, ale nagrywam, nie poddaję się, jakąś taką, wiecie co, dostałam energię, tak jakieś w wakacje miałam taki spadek, a teraz jakieś takie mam flow i chce mi się, nie wiem, no to nagrywam, najwyżej będę wam plotła, wygadam się chociaż i też będzie dobrze. Więc witajcie, jutro do szkoły, jutro rozpoczęcie roku. Trochę was trzęsie, trochę wam tutaj potłuczę was trochę. Ale jadę do kościoła na 12 z Laurą. Mamy rozpoczęcie roku szkolnego w kościele, więc jedziemy. No, bo tak kiedyś to było, rozpoczęcie roku było przed rozpoczęciem roku, czyli było o 8 była msza święta w dniu rozpoczęcia roku, a na 9 było w szkole rozpoczęcie, ale przez tą rozbudowę, przebudowę i zmiany miejsca szkoły, gdzie musimy dojeżdżać do tej tymczasowej trzeci rok i się jeszcze następne dwa się zapowiadają z plotek słyszałam, jest nieciekawie, ale dobra, nie będę poruszać tego tematu. W każdym bądź razie, bo mieliśmy wejść już w zeszłym roku, w tym roku. Teraz słyszeliśmy, że wejdziemy w maju, a teraz się dowiedziałam, że jeszcze i przyszły rok szkolny. Nie wiem. Więc podejrzewam, że Laura jeszcze trzecią klasę będzie do tej szkoły tymczasowo jeździła, bo tutaj u nas takie partactwo zrobili w tej szkole, że tam będzie więcej przeróbek, więcej poprawek niż to wszystko warte. Ale dobra, to nie o tym. A o czym ja mówiłam? Nie wiem. Aha, no i właśnie tak było, a ze względu na to, że się pozmieniało, że no jakby mamy do szkoły tej tymczasowej spory kawałek, no to już mszy świętej nie ma w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tylko jest przesunięte na niedzielę. Tak samo na zakończenie roku też było w niedzielę, też była w niedzielę msza. No. I mówię, a jadę, to się z wami przywitam. Resztę towarzystwa zostało w domu. Paweł tam został, Amelka też została, się tam szykują, jakieś jeszcze jej dzisiaj półki przykręca, bo kupiliśmy te półki w tym Pepco kiedyś, co wam pokazywałam i zapomnieliśmy w ogóle o tych półkach. I Amelka mówi, może byś mi na te półki w końcu przykręcił, bo mi się przypomniało, że mam półki. I dzisiaj niedziela, ale pracująca, no tak wyszło. Ja też na praniach, bo ja nie miałam kiedy poprać, więc niedziela niedzielą, ale ja muszę to wszystko, musiałam sobie dzisiaj wszystko ogarnąć, porobić, posprzątać i już jestem mega spocona, mega zgrzana, zrobiłam sobie paznokcie nawet jeszcze, godne? A jeszcze takie letnie, niech będą. No. No i tyle. I śmieję się, że dawno samochodem nie jeździłam, bo wszędzie rowerami, nawet jak do pracy podjeżdżam sobie, to też mogę rowerem podjechać, byłam blisko, cały czas tym rowerem, autobusem to na targ, a potem nas tata zabierał, nie? Znaczy Paweł nas zabierał, bo akurat jechał i tak się jakoś dogadywaliśmy. Dawno nie jeździłam, mówię, kurczę, w końcu zapomnę jak się jeździ. Ale ja sobie tak powiedziałam, że sobie odpocznę od tej jazdy. Ja lubię jeździć samochodem, ale jednak to jest męczące. Bo wiecie, jednak to jest męczące, bo wiecie, ten. No bo się zagapiłam. Ja sobie tak powiedziałam, że nie będę tak w lato jeździć, bo jak właśnie mówię, wsiądę we wrześniu w samochód, to będę jeździła cały rok. Codziennie, 100 km dziennie robię po tych szkołach, więc mnie w ogóle przez wakacje do tego samochodu nie ciągnęło, naprawdę, no i tyle. Dobra, jesteśmy już w połowie drogi, będziemy trochę wcześniej, żeby sobie zająć miejsce siedzące i parkingowe, bo będzie dzisiaj bardzo dużo ludzi, więc jesteśmy tak pół godzinki wcześniej, ale wiem, że nie tylko ja pewnie wpadłam na taki pomysł, więc tak.
zapraszamy na vloga. Jestem już w domu. Mam mega sejgo, trochę poogarniam, trochę. Misiek, chodź tutaj, ja tu jestem. Poszli, nie wzięli cię. Co za pies, on tak lubi latać, ale on jest tak niedobry, że naprawdę ja muszę go tak pilnować. Laura poszła teraz z Pawłem tam za Melką się przejść. I on mówi, zostań, nie bierzcie go, bo on biegnie gdzieś w las, leci, nie pilnuje się. Ja nie wiem, że się z tym psem dzieje, on po prostu się robi się coraz gorszy, słuchajcie. Okropny jest, niedobry. I się nie słucha przede wszystkim, trzeba go bardzo, bardzo pilnować. W każdym bądź razie wróciłam z kościoła, po drodze jeszcze podjechałam do teściowej, bo zadzwonili do mnie, jak już usłyszeli godzinę 13, że dzwony biją, znaczy, że się msza skończyła u nas, co godzinę dzwony biją. Dzwonią do mnie, już wyszła z kościoła, mówię, że tak, ale stoję, bo na parkingu, bo tyle ludzi było, że zastawiona byłam, nie mogłam wyjechać. No to na rosół przyjeść, no i pojechaliśmy od razu, zjedliśmy jeszcze rosół. Zjadłam jeszcze ciasta do kawki, więc ja to się potrafię ustawić i nie muszę dzisiaj gotować. I tak bym nie musiała gotować, bo babcia mi wczoraj dała dwa słoiki z zupą i coś tam nawet jeszcze, nie wiem co, chyba ten gulasz czy coś. Ale no, nie gotuję dzisiaj, powiem wam. Teściowa jeszcze wyjęła mięso takie z rosołu, takie do przekoszenia i mówię, aj tam, to ja dzisiaj nic nie gotuję. Najedli się wszyscy, finito. No i tak, i rano nagrałam przed kościołem wam jeszcze tego hola z tymi zakupami, no i tyle. I przyszłam, powiesiłam pranie, drugie wstawiłam, bo to ja muszę dzisiaj to poprać, bo po prostu się nie ogarnę. No i co? I co? I co tu dalej robić? Roboty mam full, tylko że tak, czy robić, czy sobie odpuścić na jutro? No bo w końcu dzisiaj jest niedziela, przydałoby się trochę odpocząć. Ale ja, jak wiecie, nie umiem odpoczywać, ja to pracoholik jestem. Z drugiej strony to mi się zbytnio nie chce. Nie wiem, jeszcze chyba weźmiemy rowery, jeszcze pojedziemy sobie na lody, na boisko, na rowery. Może jeszcze za godzinkę sobie wycieczkę zrobimy, bo chciałam na lody stanąć, jak wracałam z kościoła w tym wiejskim sklepie i kupić takie duże lody do domu dla wszystkich, ale tyle samochodów już było. Tyle ludzi tam było, że odpuściłam sobie, nie tam jadę, najwyżej później przyjadę i nie stanęłam w tym sklepie, nie kupiłam tych lodów. Więc może się przejedziemy jeszcze rowerami, pojeździmy, bo jest piękna pogoda i jeszcze skorzystamy. W sumie wiecie, w przyszłym tygodniu też jeszcze możemy pojeździć, jak już nawet szkoła będzie, to i tak się może rowerami pojeździć sobie, przecież i tak można. No. No i tak. No to dobra, to powiedziałam, co miałam powiedzieć. Aha, msza się trochę przedłużyła, bo był chrzest. Święcenie plecaków pieszoklasistów jest u nas za tydzień, ale jak ktoś by chciał sobie jeszcze poświęcić jakieś przybory ze starszych klas, to też oczywiście mogą przyjść. I tak to, słuchajcie, wygląda. Więc ja idę coś dalej rzeźbić, no i chyba przejdziemy się jeszcze na te lody, na te rowerki. I przyjechaliśmy na lody. Ja mam malinę z mascarpone, a Laura ma czekoladę. A tam sobie grają w siatkówkę, a my jemy lody. Jedziemy już do domu. Lody zjedzone, tak Laura? Lody zjedzone i jedziemy, nie? Jedziemy, jedziemy i jeszcze może przejdziemy się do lasu na spacerek. Zobaczymy. Póki co to jedziemy. A my przyszliśmy sobie, tak jak mówiłam, do lasku. Tak. Pospacerujmy, ale jest tak sucho, strasznie. Ale widziałam. Tak, spadły, no. Widziałam jednego zajączka i jedną kanię, maluteńką taką. Powoli kanie się pokazują. Pewnie może gdzieś by kanie były, by trzeba było dalej iść, pochodzić, pospacerować. Kanie. Laura uwielbia kotlety z kani. Ale patrz, ile tutaj jest tej koniczyny. No, koniczyny. Cały las w koniczynie. A tutaj jest Sonia i Misiek. Misiek jest tak niedobry, że po prostu on rozrabia strasznie ostatnio. Bardzo. Bardzo rozrabia. No. I tyle. I pospacerujemy sobie jeszcze po lesie. O, a propos zajączka.
Jest zajączek. No. Jeszcze gdzieś tam dalej widziałam. Tu jakiś jest grzybek, ale nie wiem, jakiś psiak chyba. No. Ale już jest godzina 17. No, 17 jest. Że tam zachód niedługo będzie. O. I tyle. I tak to dzionek nam dzisiaj minął. Ale cisza, aż głowa boli. Aż głowa boli taka cisza. Ale sucho jest, strasznie. Słuchajcie, jest taka cisza, że nawet muchy nie słychać. No. Ojej. I tak, gdzie ta Laura? Laura tam przy tym drzewie tam się bawi. Tak? Widzę, widzę. No. Tam Laura po drzewie chodzi. No i tyle. Myślałam, że tam coś idzie, się wystraszyłam, a to pies sąsiada chyba leci za nami. Ta, leci. Albo teściowej ten Gucio nas obczaił i leci do nas. Patrzcie, jaki zryty las. Zobaczcie. Dziki były. Tutaj jest wszystko zryte. U teściowej na drodze też były dziki. Też jej drogę trochę zryły. A do nas nie przyszły, bo Paweł im trochę tam jakiegoś smrodu na przylesie popuszczał. Tak zwanego smrodu, nie jak to się fachowo nazywa. Zapach nieprzyjemny, a nie smród. O, i do nas nie przyszły. A tutaj proszę, jak żerują. Naszykowałam już ubrania dzieciakom i sobie na jutro. Znaczy dzieciakom. No Laurze, bo Amelka to już sobie sama szykuje, prawda? Ubranie. Sobie też naszykowałam. Resztę zrobię jutro. Powiem wam, że nie chce mi się, jakaś jestem taka... Po obiedzie to się taka zrobiłam flakowata, że nic mi się nie chce. Jeszcze może konia wyprowadzę na 2 godzinki. Niech sobie do tej 7 posiedzi na łące, bo już go przyprowadziłam, jak wracałam od teściowej. No i tyle. I rano trzeba jutro wstać. O 9 wyjść, bo Amelka ma na 9.30, a Laura ma na 10 rozpoczęcie roku. Więc jutro trzeba wyjść. O 9 wyjeżdżamy. I się zacznie. No ale to dopiero jutro. Dzisiaj jeszcze jest luz. Luz blues. No. No to dobra, nie przyciągam, bo już chyba wam dzisiaj nic nie sklecę ciekawego. Bo tak, zaraz mi się telefon i tak rozładuje. Jak pójdę do domu, to go wezmę, słuchajcie, na ładowarkę. Zostawię w domu i już nie będę tak z nim chodzić. Więc co? Dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście na jutro. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa, pa.